Hej, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Squido, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Industrial Craft. Jesteśmy w środku Murzyna. Jakby to dziwnie nie brzmiało, w tym odcinku mam dla was bardzo ciekawą niespodziankę, ponieważ zainstalowałem modyfikację More Creatures. O kurde. To jest naprawdę dziwne, że jest dużo więcej zwierząt niż było na tej modyfikacji wcześniej. Dodają, zmieniają, jest ich więcej, lepiej, fajniej. Króliczki, jakieś wow! Ale tego jest, kaczki, okej. Motyl? Wow, fajnie. Naprawdę fajnie, podoba mi się to bardzo. Wow, ale on teraz lagi. Nie rozumiem dlaczego. No trudno, ta modyfikacja w sumie też pewnie wymaga więcej ramu, chociażby szybszego przede wszystkim. Nie to co u mnie jest na komputerze, ale no myślę, że jakoś sobie z tym dam radę. Póki co pozabijam jeszcze trochę mobków. Wow. Tak wygląda moja farma krów, tam się już zboży. Kończy rosnąć, ale... Właśnie ostatnio mówiłem, że trochę mnie to denerwuje, że się marnuje to się na rozmnażanie tych krów, a powinno być ich więcej faktycznie. Home indyk. Pewnie z niego wypadnie jakieś smażone mięso. No ale skoro już tu jesteśmy, no to indyk na obiad? Co ty myślicie? Czy to jest jakiś puff, czy coś z tym z tyłu? On ma ogon. Dobra, nie. Nie, lepiej nie. Lepiej niech sobie tutaj żyje, to jest takie przyjemne środowisko dla wszystkich zwierząt i... I okej. Przejdźmy może do tego, co się zmieniło tam na dole, bo pewnie jesteście bardzo ciekawi, co tam na dole się zmieni. A tak w ogóle zmieniło się tylko trochę, już tak wygląd już robią powoli. Na razie chcę jeszcze tutaj dokończyć to wszystko i dopiero później się będę zajmował takim wykończeniem. Jak widzicie, to chcę zrobić najpierw taki zwykły kwadrat, czysty kwadrat, żeby był prostokąt. Nie, sześcian. Sześcian, nie sześcian. No sześcian, nie sześcian. Prostopadłościan, no, okej. Okay. Myślę, że może być z tą moją logiką, więc byłoby okej. Okay. Dobra, może sobie jeszcze przy okazji, skoro już tu jestem, zrobię sobie więcej Refined Iron. I myślę, że zróbmy to, co mieliśmy zrobić w ostatnim odcinku. Ale ja zrobiłem drobnego faila, w związku z tym napisaliście mi w komentarzach, co poprawić, dlatego to teraz poprawiam. Więc tutaj powinno być właśnie... wow. Energia trochę zwraca się. Powinny być do środka, ponieważ to są wyjścia. Wyjście w Badboxie jest tylko jedno, tak samo jak w MFE, a pozostałe to są wejścia. Czyli musimy zrobić wyjście z Badboxa do naszego MFE. I o to właśnie chodzi, w tym tkwi tajemnica. I to właśnie trzeba było zrobić. Właśnie to. Tutaj jeszcze muszę jeden klocek wbić. Aby tutaj ustawić wyjście z dołu. No i to już by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten Badbox. Tu już będzie, właśnie tak to zostawię. Tutaj jeszcze, o, dobra. Nice, że tylko się nie zniszczył, o subcie. Ojej, coś zepsułem. Takie mam wrażenie. A co jest tutaj? No dobra. W sumie to nie jest tak źle. Machine Block, jednak zepsułem. No, trudno. Dobra, to nie ma Machine Blocku, więc jest okej. I witajcie po tej krótkiej przerwie, jak widzicie, teraz właśnie już zacząłem powoli ogarniać cały system, jaki tutaj będzie stosowany. To jest dopiero mały początek. Myślę, że jak na razie nie będę się z tym rozbudowywał na całą tą halę, którą tutaj stworzyłem podziemną, tylko zrobię tylko taki malutki panel gdzieś na połowę tego, tej sali. Później dopiero będę myślał co, gdzie i jak podłączać. Na razie chcę mieć wszystkie maszyny ładnie uporządkowane, więc jak widzicie się tym już zająłem. Energia tutaj
się przetwarza. Coraz więcej jest jej jest. No to dziwne, bo to MF-y podłączyłem jakoś wcześniej i tu jest mniej energii niż na tym, które podłączyłem później. Chciałem zobaczyć tutaj, czy... Tak, tu się przesyła, jest okej. A z tej strony? Też jest okej, więc nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie mam pojęcia. Wow, proszę cię, nie laguj. No i to tak działa, że tu jest wysokie napięcie. Nie wysokie, to właśnie średnie napięcie, 128. I ono musi być tutaj przetwarzane właśnie. Mógłbym w sumie 4 wyjścia zrobić z tego właśnie transformatora, ale myślę, że 3 też są ok. I właśnie każdym tym pasmem kabli podłączę 3 maszyny. I to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. 4 też by było ok. Natomiast nie polecam więcej podłączać, ponieważ mogą być problemy później z utrzymaniem tego wszystkiego. Tak jak miałem właśnie tam, jak widzieliście, gdy wszystkie cztery są włączone, jeszcze by chyba nawet dawało radę, ale powyżej już mogą być jakieś problemy, więc nie polecam. Dlatego... Ciekawe, czy to MF-y mi wystarczy na utrzymanie tych wszystkich maszyn, jak gdy będą działać. Tak teraz patrzę, no i wątpię tak w sumie. No dobra, nieważne. To jest szybciej energia tworzy po prostu. Nie wiem, od czego to jest zależne. W ogóle te dwa systemy są zupełnie takie same. Tylko, że tu już jest podłączony transformator i te 3 maceratory. Może właśnie o to chodzi. Z tym, że one nie pracują. No dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o właśnie ten system. Nie mam po prostu maszyn, aby tutaj popostawiać. Bym to chętnie dzisiaj zrobił, ale po prostu innym razem. A teraz mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Taką niespodziankę troszkę dziwną, ale najpierw chcę podnosić wszystko, co mi nie będzie potrzebne. Mam już pełno tego kamienia. Trzeba coś faktycznie z nim zrobić. Ale to później, bo na razie... Chwilkę jeszcze tam wrócę, doładuję energię i możemy ruszać. A gdzie? Dzisiaj zajmiemy się podbojem... Twilight Forest! Właśnie tak. Postanowiłem na tej modyfikacji zagrać, ponieważ no po pierwsze potrzebuję diaksów. Potrzebuję diaksów dlatego, że chcę wam pokazać jak najlepsze rozwiązania w tej modyfikacji. A tu jest dużo diaksów potrzebne, no a nie miałem ich u siebie na świecie, to zostawię już na później. Potrzebuję doładować właśnie te wszystkie itemki. Tu niech się ładują budki, a tu niech się ładuje na przykład hełm. Okej, ale hełm tylko trochę. No i w związku z tym ruszam do Twilight Forest, ale najpierw trzeba portal stworzyć, ojej. Jak się robiło portal do Twilight Forest? Ja chyba nawet wiem, jak się robiło taki portal. O, tutaj mogę nawet do maksa, bo i tak nie tej energii korzystał. Właśnie trzeba chyba kwiatki i wody naokoło wylać w poziomie. Tak mi się coś wydaje, jeśli coś zepsułem. Bo nie wiem, nie sprawdzałem tak szczerze mówiąc, więc to będzie czysty spontan. A teraz właśnie tam ruszamy. Potrzebny jest wiadro z wodą. Myślę, że wszystko mam, co tam potrzebne. Chyba klucz zostawię i właśnie ten kran elektryczny i... Możemy chyba ruszać. Więcej mi na pewno nie jest nic potrzebne. Może trochę wezmę jeszcze pochodni. Zrobię. Bo dlaczego by nie rozjaśniać tego mroku? Który tam prawdopodobnie może być. Ale chwila jeszcze. Właśnie wiadro. Czy ja mam jakieś wiadro? Mam wiadro, o. Dziwne. Dziwne, jakby był taki przemysł, normalnie, elektrowni, ale wiadra jeszcze nie ma. To dziwne było. I jeszcze kwiatki, proszę bardzo. Bardzo proszę, kwiatki. No, mogą być te, w sumie mam tylko te, mam tylko jeden czerwony. Już tam widziałem, więc tylko te kwiatki wchodzą w grę. I gdzie by sobie ten portal utworzyć? Zaraz się dowiem.
Zwierzątka, dajcie mi troszkę spokój. Poszukam wody, tak, woda przede wszystkim. Nie, ja tu mam źródełko, więc okej. Więc okej, tutaj mam źródełko z wodą. Takie ukryte bardzo, aby nikt go nie zauważył. Ale jest. Raz. Muuu, okej. Can't stop. Dziękuję bardzo. Myślę, że portal Twilight Forest możemy sobie utworzyć gdzieś na zewnątrz, tak to na pewno. Ale z tej strony? Tu w sumie mam portal do Netheru też. Gdzieś właśnie w tym miejscu. Właśnie szukam takiego odpowiedniego miejsca, co bym później... Okej. Tutaj gdzieś. Co ty myślicie? Myślę, że by było okej. Wow. Nie wyszło. Ciekawe, czy tak to musi być, czy jak? Jeszcze lecę po jedno źródełko wody. I się zaraz przekonamy. Przekonamy. Nie no, w sumie tutaj też by było okej. Dobra, jednak to jednak zmieniam zdanie i tutaj sobie utworzę ten portal. Jestem taki... Skójdozmienny jest jednak. Może być tutaj. O, okej. Fajne miejsce. Nie! Proszę was, głupie króliki! Dobra, zabijecie za to! Kurde! Jesteś głupi! Kurna, no! I uciekaj stąd, już nigdy tu nie wchodź! Popsuł mi farmę. No trudno. Uwaga, i ostatni! No i co? Ej. To się chyba jakoś inaczej robi. Squido, you are failed. Zaraz sprawdzę, jak się to robi. I postanowiłem naprawić swój błąd, dlatego też potrzebny jest do tego diament. Wyrzucamy go. I tak oto powstał Twilight Portal. Zmarnowałem ten diament, ale mam taką nadzieję, że tam więcej tych diamentów zdobędę, więc lecimy do Twilight Forest. Twilight. Teraz będzie generował teren przez 5 minut, a przez kolejne 5 będą lagi ustępowały, a później będziemy mogli sobie zagrać. A ja tylko żartowałem, nie? Ale to się serio chce tworzyć 5 minut, to jest złe. Come on. Niby mam 60 FPS-ów nawet. O, jesteśmy. Gdzie ja jestem? What the fuck? Widzę ciemność. Nie, jest na minusowym jakimś... Kurde, wychodzę stąd. Nie. No i się udało wbić do tego Twilight Forest. Co my tutaj mamy? Jakieś nowe odmiany grzybów? Jakieś dziwne owce? Nie! Fuck! Twilight Chanter. Nie, to są wilki, one w lasach żyją. Groźne wilki. A to co to jest? Nie, jakieś małpoludy chcą mnie tutaj zjeść. Nie, no kurde, idę stąd. Tubylcy rąbani. Wezmę sobie te grzybki.
Jaki serwer? To jest mój save, no to jest. Dobra, znowu was witam po raz kolejny w Twilight Forest. Pójdziemy sobie to pozwiedzać, jak to tutaj wygląda. Dziwne. No dobra. Chciałbym znaleźć gdzieś tutaj coś ciekawego. Zaraz. Nie muszę się nie oddalać stąd. Tutaj muszę ustawić właśnie ten spawn point, ten checkpoint, taki checkpoint właśnie. Gdzie by to ustawić? Waypoint, nie checkpoint. Dobra, waypoint spawn. Okej. I ruszamy dalej. Ciekawe, co tu jeszcze ciekawego może być? Jej! Kanion. Węgiel zwykły, a na węglu to mi nie zależy. Tam. Mam go wystarczająco dużo w swoim świecie. Twilight Forest. Co wy mi tutaj proponujecie w tym Twilight Forest? No idę i nie widzę nic takiego, nie wiem, słyszałem coś, że tutaj gdzieś są kopce pod tymi wszystkimi. Kopać czy nie kopać? Twilight Forest. Ha? Ale dziwne. Ale bez sensu to jest, po co takie coś? Okej. Właśnie chciałem wiedzieć, co to jest to. Firefly. To jest jakiś robak właśnie. Nie wiem, nie znam botanicznych nazw po angielsku. W ogóle nie znam żadnych nazw po angielsku za bardzo. Więc no nie będę na razie tym się zajmował. I nie powiem wam, co to jest, nie powiem. Niestety. Tam jest jakaś studnia. Ale wątpię, aby coś tam było ciekawego. Co tu jeszcze jest takiego? Oprócz tego, że mam lagi, no to są jeszcze jakieś grzyby wszędzie. I ogromne foresty, znaczy lasy. Tak, foresty. Tu są i w tych forestach czają się zombiaki. Jakby na mnie tak wyskoczyli w kilku, to bym szans nie miał, niestety. Dobra, spróbuję kopać pod sobą. Zobaczymy, czy coś będzie ciekawego. Który poziom? 16. O, jestem gdzieś. Tylko nie wiem, czy do końca tego się spodziewałem. Dobra, można powiedzieć, że już mi odkraszowało, ale w ogóle nie wiem, dlaczego się tutaj znajduję, co niby on tutaj robić. Może znajdę jakieś diaksy. Wow. W miarę z tonem też nie pogardzę. I na pewno nie cyną, bo jej mam akurat najmniej. Cyna, więc nice, ale diaksy. Gdzie są diaksy, o których tak sławno jest? Żeby tylko przeżyć. Wow, w ogóle tego nie rozumiem. Naprawdę dziwne jest to. Dziwne, jeszcze raz dziwne jest. Dziwny. To niby co to jest? Drewno. Wow, drewno.
Nie zbieram tego, no, nie wiem o co w tym chodzi. Tu są znowu ci ludkowie dziwni tacy. I zombiaki do tego. A ja sobie pójdę w tą stronę. Tutaj nic nie znajdę niestety, poza redstone'em, no ja go już wezmę, skoro jest. Aż tyle go w normalnym świecie nie spotykam w sumie. Bo tutaj sobie go mogę go pozbierać. Żelazo w sumie też na widoku tu nie odmówię, no w końcu. Ale ja chciałem tutaj ogólnie diaksy pozbierać, jakieś takie ciekawe rzeczy. No jak na razie było od początku ciekawie, kilka razy mnie skraszowało. Więc nie... Nie wiem, kolejny raz, kiedy to jest crash? Squido, ten i ten głupi las. Okej, pomijając to, że to był kolejny crash i... ścigają mnie setki tych małych stworzonek, no to jest okej. No dobra. Się uspokój z tymi FPS-ami. Nie wystarczy, że mi laguje. Musimy mi jeszcze FPS psuć. Dobra, ja ich idę zabić, bo ich nie lubię. Ja do wszystkich jadę piłą, bo nie lubię używać właśnie tylko miecza. Być może kiedyś to zmienię, ale póty co nie. Jeszcze ty tylko zostałeś, a ciebie mam gdzieś. Nie ma diaksów, nie ma imprezy. O, sam do niej przyszedł. Jak słodko, giniesz. Poziom 12, czyli tutaj już powinny gdzieś być diaksy. W Twilight Forest chyba diaksy nie występują, bo ich nie ma. Tak samo jak u mnie na świecie, zupełnie to samo, nie? Po co ja węgiel zbieram? Wow, co ja robię? Dobra, ogólnie to ja bym nie chciał, aby mnie znowu skraszowało ogólnie. No nie wiem, no. I tak będzie jakiś crash, i tak będzie, no musi być w końcu. Pójdę sobie tą ścieżką, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Cyna jest, to mi się akurat bardzo podoba. A oprócz tego to nie wiem. Wow. Okej. Jest naprawdę sporo cyny. Znowu, o kurde. Jesteście tacy martwi. Zwiedzam te jakieś kopalnie i tu nie ma za bardzo jakichś dziwnych rzeczy. Jakichś spawnerów, coś takiego bym chciał, nie? Dobra, ja chcę się ogólnie już teraz stąd wydostać, ponieważ tutaj już nic nie znajdę, no to po co będę tutaj siedział? Twilight Forest lekko troszkę głupi jest. O nie, wilki. Gonią mnie w... kurde, do spawna. Spawnu w sumie. Jak go nie mogę bić? A... Fuck, biją mnie! Idę was wszystkich zarąbać. To jest normalnie raj dla... do ekspienia. Wow. Cały level w... no, krótkim czasie bardzo w sumie. Nie, nie crashuj się. O, błagam cię, dzięki. Dobra, tam jest. Tam jest mój spawn point i tam powinienem iść. No więc tam pójdę. Jakieś nowe drzewa. Nie wiem, w sumie to są normalne drzewa. Tych grzybów nie lubię, ponieważ przez nie mi gra crashuje i w ogóle nie lubię nic z tej modyfikacji chyba raczej. No nie wiem.
Gdzieś tutaj powinny być jakieś spawnery. Poszedł tutaj jeszcze 5 minut, rozumiecie to? 5 minut i później jak już nic nie znajdę, to już tutaj nigdy nie wrócę. Tak zrobię właśnie. Tu jest znowu ten las. Ty w ogóle zobaczę sobie mapę. Ogólnie poza grzybami i tym lasem tutaj za bardzo nic nie ma. Chwila, co to są te takie kwadraty z sandstone'a? Ja chcę tam iść, zobaczyć co to jest. Wow! O to mi chodziło! No kurczę, jest coś porządnego nareszcie. Na to czekałem. Musimy tam iść, nie ma wyboru, nie ma opcji, idziemy tam jeszcze w tym odcinku. No. Tamte krasze chyba wytnę, ponieważ mnie bardzo zdenerwowały i nawet nie będzie mi się chciało tego wszystkiego obrabiać. A tym sposobem zdobyłem już instant damage, speed sobie wypiję i regeneration 2 też sobie wypiję. No w sumie to już nic z tego nie potrzebuję. Nie ma tu żadnych diaksów, nic takiego. O, nie ma. Nie ma, ale jest ukryte coś. I znowu tutaj mam życie natychmiastowe, fajnie. Tak poza tym biblioteczki. To mi się naprawdę bardzo przyda, jestem zadowolony z tego faktu, że tutaj jestem. Bo mam właśnie ten 67 level i coś z tym może zrobię właśnie teraz. Jeden stack. Miejsca nie mam. Dobra, więc na pewno wyrzucę sobie to. Okej. Co mogę to wszystko wziąć? Wziąć, bo tutaj już jestem. No to nie będę wracał. Książki są ważne, jak dla mnie. Dobra, pójdziemy teraz w tą stronę. Co tu jest ciekawego? Ile energii? O, prawie cały plecak. O kurde! Giń! Co ty jesteś? Co to było? Wytyfy, co to jest? Ja stąd i dostałem slowness. O kurde. Tak to właśnie widziałem. Muszę sobie tą potionkę z instant healthem tutaj włożyć. I jak będzie mi po prostu potrzebna, to wypiję. Dobra. To wyrzucić. Nie potrzebuję pustych butelek. W sumie jak będzie mi potrzebne miejsce, to po prostu powyrzucam te śmieci, które mam, bo mam ich całkiem sporo. Idziemy na górę, nie ma na co czekać. Wow, ale to jest wysokie. Nie chcę szkieletów. Niepotrzebni mi są oni. Oh fuck! Nie mam życia! Ale niepotrzebny mi jest instant health. Okej. Tutaj by było coś ciekawego. Nie wiem. To jest ogromne po prostu. Tak właśnie teraz się zgubiłem już w tym. Dobra, najpierw pójdę tutaj, później jak będę schodził. No regeneruj mi się to życie, no. To się tymi wszystkimi komnatami zajmę. To jest szczyt chyba głównej wieży. Nie, to jest jakiś boss, o kurde. Boss? Czy mógłbym go pokonać? Jak myślicie? Co ty myślicie? Mógłbym go pokonać? Wiecie co? Pójdziemy tam jednak. Lag. Ej, on jest...
Niewrażliwy? Na ataki? What the hell? Dobra, sorry, ja stąd idę. Nie ma szans. Mnie się bił z czymś, co jest takie niepokonane w końcu. Nie, tu nic nie ma. W sumie to nigdzie nic nie ma. Sobie patrz przez to okno, że... To jest naprawdę dziwne. Ja myślałem, że tutaj gdzieś będą diaksy, no. Tak w sumie też mam drugie przeczucie, że szybciej znajdę diaksy w normalnym świecie niż tutaj. Chociaż to chyba nie jest prawda i raczej nie, to nie jest prawdą. Dlatego tutaj sobie jeszcze troszkę popędziemy. Biblioteczki. Nic poza tym. Ale no w sumie też fajnie. Dwa staki wezmę, to będę miał wszystkie. Fajnie. O nie, spawner. Przy spawnerze nic nie ma. Okej. W sumie to nigdzie tu nic nie ma. Nic ciekawego się tutaj nie dzieje. No, niestety. Tylko jest ten boss na górze, który jest nie do pokonania. Widzicie, on ma full HP. Nie, miałem go gdzieś. Ja tutaj tylko zobaczę, czy coś tutaj jest ciekawego. O! Fuck, poza lagami tutaj chyba nic ciekawego nie ma. Nie, tutaj nic ciekawego nie ma poza lagami. Chwila, już wiem, jak to zrobić. Tylko, że tego nie zrobię. Wybaczcie mi. Muszę najpierw tamtego bić, a później dopiero, gdy on się teleportuje, mogę bić tego dużego. W sumie to jest do zrobienia nawet. Tylko, że wypiłem... Nie, bo mi się skończyła mi się zbroja, więc nie idę tam jednak. Dobra, trudno. Innym razem, naprawdę. To jest znowu to wejście na górę. Gdzieś tutaj znajdę jakąś skrzyneczkę taką osamotnioną. No nic tu nie ma, tak zauważam. Patrzę i nic nie ma. Nie chcę tam iść. Mowy nie ma, nigdy tam nie pójdę. Co tutaj się kryje? Tego się zniszczyć nie da, no. Tak długo, żeby liścia niszczyć. Dobra, to może zobaczymy, co kryje się tutaj. A więc zła droga, muszę iść tędy przede wszystkim. A tutaj też nic za bardzo nie ma. No okej. O, zostaw mnie, proszę cię już. Tutaj już byłem. Dobra, wychodzę stąd, bo to nie ma sensu. O, fuck! Tylko nie to, goni mnie, goni! Dobra, jeszcze tutaj wrócę. No to jest wszystko, co miałem wam do pokazania w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych i jeszcze tutaj wrócę, więc trzymajcie się ciepło, no i cześć, pa pa.